Witamy Państwa w naszym kąciku porad. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Paweł Mikowski. Przygotowaliśmy dzisiaj trzy pytania od naszych internautów i prosimy o odpowiedź. Pierwsze pytanie wysłała Pani Jola z Bielsko-Białej. Była zafarbować włosy, chciała uzyskać kolor ciemnego blondu, ale fryzjerka zafundowała jej rudy kolor. I pyta, czy jest szansa, żeby wrócić do naturalnego koloru. To jest zmora wszystkich fryzjerów rudy kolor, ponieważ bardzo ciężko wyjść z, z tego koloru, ponieważ jest tam bardzo dużo ciepłego, ciepłego pigmentu, i uzyskanie z ciepłego, chłodnego, naturalnego wymaga nie lada wyczynu, to znaczy najbardziej ucierpią niestety na tym włosy. Dobrze. mamy drugie pytanie od pani Eweliny z Rzeszowa. Pani Ewelina twierdzi, że ma bardzo trudne włosy, ani kręcone, ani proste. No i ma z nimi generalnie problem. Myślała o prostownicy, ale obawia się, że prostownica zniszczy jej włosy. I pyta, czy są inne metody prostowania włosów? Są, oczywiście są. Tylko pytanie, jakie to ma być, jaki ma być efekt? Czy to ma być prostowanie do pierwszego mycia, czy prostowanie trwałe? No tego już niestety internautka nie, na, nie napisała, więc musimy się domyślić sami. Więc jeśli chodzi o prostowanie y, takie termiczne, czyli zastosowanie żelazka, zastosowanie suszarki, szczotki y, z, z końcówką, y, to jak najbardziej jest y, klientka w stanie sama w domu sobie zrobić, natomiast jeśli chodzi o zabieg trwałego prostowania, no to, to oczywiście trzeba y, udać się do swojego fryzjera, który. Zarekomenduje, poleci, zasugeruje, albo wręcz odwrotnie, y, powie, że włosy się nie nadają do tego typu zabiegu. Dobrze, i mamy jeszcze trzecie pytanie, tym razem od pana Tomka z Jeleniej Góry. E, pan Tomek pisze, że ma dredy i nie wie w jaki sposób o nie zadbać. Zaczynają robić się matowe i bez wyrazu, a co gorsza, włosy mu odrastają od głowy i wygląda to beznadziejnie, tak twierdzi pan Tomek. Co robić? Dredy, no właśnie, to jest akurat y, zabieg, który y, który jest wykonywany tak naprawdę przez domorosłych fachowców, y, nie przez nas, my się tego nie uczymy, to jest kwestia y, y, tak jak powiedziałem, domorosłego y, w domu próbowania na znajomych, oczywiście y, są osoby, które się powiedzmy profesjonalnie tym zajmują, natomiast y, ja wiem z doświadczenia i z różnych opinii, że y, oczywiście y, to były takie no, kiedyś stosowane techniki y, robienia dredów oczywiście szydełkiem plus stosowanie y, talku, czasami popiołu od papierosów, żeby ten dred był mocno ściśnięty. Y, no i w takiej sytuacji dobrze mieć kogoś zaprzyjaźnego, y, bo to jest bardzo czasochłonna i pracochłonna y, praca. A generalnie polecasz klientom dredy czy niespecjalnie? Yy, hmm, nie, ponieważ to się nie mieści w mojej, yy, w mojej estetyce. I, y, oczywiście, ja wiem, że te włosy się pielęgnuje, są specjalne szampony y, i oczywiście trzeba by uciąć też taki stereotyp, że y, to jest brudne, że to jest y, niehigieniczne. Bo oczywiście, tak jak powiedziałem, są do tego odpowiednie preparaty, natomiast to jest poza moją estetyką. Dziękujemy bardzo za udzielenie nam porad. Czekamy na kolejne listy od Państwa.